I cześć i czołem, witam na moim kanale Miastowa na końcu wsi. Dzisiaj będzie odcinek pod tytułem Nie ogarniam. Zapraszam. Nie ogarniam, sorry, nie ma mnie na kanale. Ja domyślałam się, że tak będzie w okresie, kiedy ruszy cała wegetacja i będzie tego wszystkiego tak dużo, że nawet nagrywając filmy, ja nie będę po prostu nadążać, żeby to wszystko montować, spinać i publikować w odpowiednim i satysfakcjonującym momencie. Stąd po prostu mnie ostatnio nie było, ale to nie oznacza, że nic nie robiłam. Bo właśnie wegetacja ruszyła pełną parą. Wszystkiego się uczę, wszystko ogarniam. Z większą lub mniejszą pomocą osób towarzyszących mi. Wiele rzeczy jeszcze do nauki przede mną, wiele systemów muszę poznać i wiele systemów muszę dopracować, bo są takie elementy, które są dla mnie trochę taką walką z wiatrakami, ciągu i ciągu i ciągu i muszę się właśnie skupić nad tym, żeby to no właśnie dopracować, żeby się nie musieć w kółko nad tym wszystkim męczyć. Jedną z tych rzeczy jest między innymi właśnie podlewanie, więc dzisiaj nagrywam film, bo dzisiaj padał deszcz, stąd te ciuchy takie bardziej grubaśne. Nieco się ochłodziło, ale jest sympatycznie. Najważniejsze jest to, że spadł deszcz, bo bieganie właśnie z konewką, by podlewać wszystko, jest dość męczące. Więc to jest pierwsza rzecz, nad którą muszę się zastanowić. Mam już pojemnik typu Mauser, znaczy typu, to jest po prostu Mauser na 1000 litrów i zastanawiam się po prostu, gdzie go postawić, żeby to było najbardziej mądre rozwiązanie i zastanawiam się też, w jaki sposób go ładować wodą, czyli co zrobić, żeby, no jak to powiedzieć, najlepiej łapać deszczówkę czy innego rodzaju wodę, która jest darmowa, bo ładowanie go wodą z wodociągu jest w ogóle bez sensu. Mam też możliwość ładowania Mausera wodą ze studni, ale po prostu muszę obmyśleć plan, jak ze studni, która jest jakieś trochę metrów dalej, przetransportować 1000 litrów wody do Mausera. Druga rzecz jest też taka, w jaki sposób rozprowadzić wodę już po grządkach i po w ciągłej budowie tunelu foliowym. Bo nie wiem, czy widzicie, ale tutaj znajduje się już stelaż pod tunel foliowy. Jest on już odrestaurowany, stoi i czeka na czas i na lepszą pogodę, taką w sensie bezwietrzną, żebyśmy mogli rozparcelować na nim folię i sadzić tak naprawdę już wszelkiego rodzaju rośliny. Czekamy po prostu na te prace budowlane. Kolejną rzeczą, nad którą się cały czas pochylam, no to jest jednak opieka nad zwierzętami. To mi po najwięcej czasu tak codziennie zżera. Czyli codzienne ich nakarmienie, napojenie, wydojenie, wyprowadzenie na pastwisko, tudzież jeśli chodzi o kury, no to to samo, tak? Czyli rozlokowanie paszy, pilnowanie poideł, zbieranie jajek. No i w sumie tak, jeśli chodzi o zwierzęta, no to tutaj to przynosi najwięcej, pożera najwięcej czasu, bo rośliny, no to coś tu lata już koło mnie, bo rośliny to wiadomo, że zajmuje się, że tak się wyrażę, okazjonalnie i o tej porze, w której teoretycznie ja mam na to ochotę, no a zwierzę wymaga jednak takiej rutyny, żeby mogło funkcjonować w sposób godny jego istnienia. Także głowa mnie już boli od tego wymyślania różnych procesów, różnych udoskonaleń i z jednej strony chciałabym maksymalnie wykorzystać potencjał tego ogródeczka, który jest za mną, ale im więcej wprowadzam do niego roślin i im więcej wprowadzam do niego zwierząt, tym bardziej czuję, że to wszystko mnie pochłania czasowo. A jeszcze nie zapomnijmy, że jest dom, dzieci, mąż i ja.
i kropka. Także się dzieje. A na samym końcu łańcucha czasowego jesteście wy, moi drodzy, nad czym ubolewam, bo chciałabym się z wami dzielić tym, co robię. Chciałabym korzystać z waszej wiedzy i waszego doświadczenia, waszych podpowiedzi, waszej serdeczności, a nie mogę. Także co tu chcę wam jeszcze powiedzieć? No, nie nagrywam za długo, bo nie będę miała czasu, żeby to montować. Nie będę miała czasu, żeby to jakoś tam rozkminiać. Jest już po 20 maja. To jest ważne. Piękna pogoda. Za chwilę będzie środek sezonu wegetacyjnego, a ja dopiero dzisiaj posiałam ogórki. No i cóż wam mogę powiedzieć? Mogę wam powiedzieć tylko tyle, żebyście trzymali za mnie kciuki, żebym sobie poukładała po prostu na spokojnie ten harmonogram prac, żebym robiła mniej bezsensownej pracy, a więcej przemyślanych ruchów. O, tego sobie życzę, a ja wam życzę wszystkiego, co najlepsze, jeśli chodzi o maj. W maju zawsze jest jak w raju. A ten maj jest wyjątkowo pracowity, jeśli chodzi o mnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że uda mi się coś sensownego nagrać, zmontować, pokazać, opublikować. Trzymajcie się ciepło. Hej! Może nie jest najlepsza pora na nagrywanie, bo światło już jest bardzo kiepskie. Zbliżamy się ku zachodowi, ale możecie sobie zerknąć na mój ogródek warzywny. Z przodu przygotowałam patyki do budowy dalszych konstrukcji. Mamy też stelaż, na którym będzie się za niedługo piął, mam nadzieję, że wzejdzie, groszek 6-tygodniowy. Pod spodem czosnek, dalej posadzone ziemniaki, następnie znowu czosnek, potem poletko z pietruszką i buraczkami. Znowu czosnek i cebulka, a na samym końcu w rogu bób. I to jest ten rządek wyściółkowany słomą, a po drugiej stronie mamy grządkę konwencjonalną, kopaną bardzo fajnie, odchwaszczaną mechanicznie i potem ręcznie, na której już wschodzi fasola, bardzo ładnie wzeszła nam rzodkiewka, ja tam wsadziłam jeszcze seler, por, powolutku zaczyna wschodzić koperek oraz marchew. Dzisiaj, tak jak powiedziałam, za takimi tyczkami, na których również będzie się wspinał groszek 6-tygodniowy cukrowy, posiałam dzisiaj ogórki. No i został mi kawałek poletka, na którym wzniosę właśnie rusztowanie na fasolę tyczną, bo mam ją i czeka na swój termin wysiewu, a z tego właśnie zrobię rusztowanie. Tutaj mi się ściółkuje, tutaj mamy postawiony stelaż, ziemia jest już przygotowana pod prace ogrodnicze. Ona była ściółkowana za pomocą tamtego materiału do ściółkowania. To jest po prostu stary linoleum, które było mi niepotrzebne i żeby się nie marnowało gdzieś na śmietniku, to po prostu mi zrobiło taką piękną, wspaniałą, czarną ziemię. Ale myślę, że o tym jeszcze kiedyś będę poopowiadać. Teraz odzyskujemy tutaj kawałek poletka. No i co? Trawa zarasta, mnóstwo trawy, mnóstwo. Ja części oczywiście nie koszę, pozostawiam, żeby sobie rosła swobodnie, żeby można było z niej później zrobić siano dla moich zwierzaczków. No a jeśli chodzi o sady, to 2 tygodnie temu udało mi się ładnie oczyścić ziemię dookoła drzewek, żeby tutaj, prawda, żadna trawa im nie przeszkadzała. Jak to wygląda teraz, szczerze powiedziawszy, nie wiem, bo dawno tam nie wchodziłam do środka. Co nieco kwitło, grusze jednak nie przeżyły nam, także będziemy za jakiś czas modernizować ten sad, dosadzać jakieś nowe okazy, wyrywać to, co nie przeżyło,
No i co? I pchamy się dalej. Także dziękuję za uwagę i może jeszcze przejdziemy do części zwierzęcej. Kurki poukładały się spać, a ja zaświeciłam światełko, żebyśmy mogli sobie tutaj wszystko pooglądać. Zauważyłam dzisiaj pierwszą noc, że małe, młode kurki śpią na grzędzie, bo często jak tam i zaglądałam wieczorami, to spały po prostu albo na drabinie, albo tutaj na gniazdach, skąd taki syf i bałagan, który będę musiała wkrótce posprzątać, jak tylko się kurki ogarną. Jeśli chodzi o stan kurkowy, to wczoraj właśnie podczas tej nawałnicy, przed nawałnicą, była taka dość przykra sytuacja. Otóż paleta, która jest bramką do ogrodzenia, pod wpływem wiatru przewróciła się na jedną małą zieloną nóżkę i niestety straciła ona życie na miejscu, więc nie było to nic przyjemnego. W związku z czym stan osobowy jest taki, że mamy dwie młode zielononóżki, jedną dominantę pomarańczową oraz dwie starsze zielononóżki i starszą dominantę niebieską. Kogut dalej jest królem kurnika, a jeśli chodzi o brojlery, to ostało się ich 12 sztuk. 12 sztuk się ostało. Kilka brojlerków dostało nominacje na święta, tudzież na inne obiady. Kilka niestety rozstało się z tym światem w sposób taki, którego nie powinny doświadczać, bo jeden zachorował, był taki bardzo osowiały i nasz specjalista, który opiekuje się stadem, podjął decyzję o po prostu jego eliminacji. Inny miał, wiecie co miał? Problem z chodzeniem. Tak, on tak kuśtykał, tak, to było coś dziwnego, bo kuśtykał, ale kuśtykał i przysiadywał i wszystko było z nim w porządku oprócz tego wszystkiego. A któregoś razu patrzę się, a on po prostu, wiecie co, usiadł sobie właśnie przy płocie, gdzie te i reszta brojlerów bardzo często sępi o jedzenie, no i po prostu te wielkie kluchy go zadeptały. To było bardzo przykre, bo jeszcze, wiecie, to były minuty, tak? W ciągu, ja wiem, 15-20 minut się to wydarzyło, bo jeszcze chodził, a za chwilę patrzę się i leży taki zadeptany w tym miejscu. Także też nie było to nic przyjemnego, no ale. Ojej, 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 pokłóciły się małe nóżki. Także czekam właśnie, aż te młode zielononóżki zostaną dołączone do stada, w którym zaczną właśnie pełnoprawnie korzystać z grzędy i widzę, że to jest właśnie ich chyba debiut, jeśli chodzi o dzisiejszą noc. Fajnie. I jak przestaną tylko mi spać na gnieździe, to ja zacznę po prostu gniazdo na nowo wysprzątam, znaczy tą górę gniazda, tą pokrywę, bo ona jest po prostu cała zafajdana, więc to czeka na gruntowne czyszczenie. No. No i w sumie to tyle, jeśli chodzi o stan ptaszysków. Ptaszyska idą spać, dobranoc. Przejdziemy jeszcze do kolejnych zwierzątek. No i największe z naszych podopiecznych, koza wrona, koza łatka. Koza łatka jest kozą mleczną, codziennie jest dojona, w godzinach powiedzmy pomiędzy śniadaniem a południem, zależy jak leży mi czasowo. I jej też zależy jak leży dawanie mleka, bo są dni, że daje tylko 400 ml dziennie, a są dni, że daje prawie dwa razy więcej. Nie mam pojęcia czym to idzie. No ale no, tak po prostu jest. Dzisiaj muszę się pochwalić. Pierwszy raz jedliśmy serek zrobiony z mleka kozy Łatki. To był mój debiut serowarski. Znaczy to bardziej taki twarożek był. No, już tak nie wymyślajmy jakichś cudów. To był w sumie twarożek. Oj, kozo, nie jedz kabla. Ej. Na szczęście. O nie!
Jeśli nie słyszycie, to to wina kozy. Spoko. Sekunda, sekunda, kozo, i musiałaś ugryźć. Ech. No dobra. Serek. Zjedliśmy serek. Natomiast koza wrona cały czas oczekuje na przybycie dzidziusia koziego. No i codziennie po prostu obserwujemy, czy wszystko z nią w porządku. Trzymajmy kciuki, żeby zaczęła się akcja porodowa w momencie, kiedy będę miała czas, spokój i wszyscy moi domownicy będą współpracować w tym, żeby jej móc asystować, jakby co. Prawda? I tym miłym akcentem, spojrzeniem mojej zaciekawionej kozy łatki, żegnam się z Państwem, bo już nie mam nic więcej do pokazania w dzisiejszym filmie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.